Major Krzysztof Świderski 11 lipca otrzymał nominację do stopnia podpułkownika i objął obowiązki dowódcy 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach. To druga już w tym roku zmiana dowódcy suwalskiej jednostki. Podpułkownik Świderski przejął swoje obowiązki po odwołanym 2 miesiące temu Mariuszu Cisku, który ze stanowiskiem rozstał się w atmosferze skandalu. Wcześniej, w marcu, po 7-letniej służbie na stanowisku szefa naszego dywizjonu, do rezerwy odszedł podpułkownik Waldemar Siedlecki. Uroczystość wręczenia nominacji nowemu dowódcy odbyła się 3 dni temu bez udziału mediów za zamkniętymi drzwiami. Nominację wręczył dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii podpułkownik dyplomowany Jacek Wera. Podpułkownik Krzysztof Świderski przejął sztandar jednostki wojskowej, podpisał protokół objęcia obowiązków na stanowisku. W jego ręce powędrował też portret marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest patronem jednostki. Krzysztof Świderski z suwalską jednostką związany jest już od 16 lat. Rozpoczął jako szef sekcji operacyjnej dywizjonu, potem był dowódcą baterii, a przed nominacją zastępcą dowódcy. Aktualnie przebywa na zasłużonym urlopie wypoczynkowym. Jak nam obiecał, gdy tylko pojawi się w jednostce, przedstawi naszym telewidzom pomysły na zmianę wizerunku 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej.